Cześć, witajcie. Jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze. Ja jestem Kendo, to nowy odcinek Kendo Play Hard. Jak wiecie, ten program jest poświęcony graczom i wszystkim, co związanym z kwestią gamingu. Do tej pory recenzowałem dla was myszy dla graczy, słuchawki, ale nie recenzowałem jednej rzeczy, bez której tak na dobrą sprawę gracz i użytkownik peceta po prostu by się obyć nie mógł. Mianowicie klawiatury. I jak wiecie, klawiatury membranowe dla graczy są średnim rozwiązaniem. Lepszym rozwiązaniem są mechaniki. I dziś zajmę się mechanikiem od Razera, modelem Black Widow Ultimate 2016. Zobaczcie ze mną, czy wart w ogóle jest ten sprzęt. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Razer Black Widow przez ostatnie lata stała się bardzo popularna wśród społeczności graczy i fanów klawiatur mechanicznych. Pierwsza wersja Black Widow Ultimate pojawiła się w 2010 roku i szybko zyskała na popularności. Od tego czasu zmiany w konstrukcji i mechanice były znaczące, lecz mimo upływu lat nie zmienił się klasyczny, miły dla oka, estetyczny design. Wersja z 2016 roku została przeprojektowana od podstaw, więc zmiany co do modelu z 2014 roku to nie tylko zabieg kosmetyczny. Body czarnej wdowy jest matowy. I owszem, pozostają na nim widoczne smugi, ale i tak jest to dużo lepsze rozwiązanie niż błyszcząca, skrzypiąca obudowa. Poza tym stosunkowo łatwo utrzyma się w czystości, no i zdecydowanie przyjemniejsza w dotyku. Podświetlenie w kolorze zielonym, znany jako kolor firmowy Razer, świeci bardzo intensywnie, a to wszystko dzięki pojedynczym diodom LED zastosowanym na każdym z autorskich przełączników Razer, co gwarantuje, że każdy klawisz będzie świecił z taką samą intensywnością. Forma obudowy zamyka całe światło wewnątrz, co powoduje dodatkowy efekt podświetlenia płytki wokół przełączników. Podświetlenie ma trzy poziomy intensywności i wiele trybów świecenia. W zależności od potrzeb możemy dostosować podświetlenie tak, by na przykład były podświetlone tylko te klawisze, które chcemy wykorzystać w konkretnej grze. Zmianą w Ultimate 2016 względem starszych modeli jest też pozbawienie jej pięciu klawiszy makro, przez co straciła kilka centymetrów na szerokości. Separacja pomiędzy klawiszami jest na tyle duża, że osoby o grubszych palcach będą mogły z niej przyjemnie korzystać. Przełączniki widowy występują w wersjach Orange i Green. Orange należą do switchów cichszych i można ich dźwięk określić jako coś pomiędzy MX Red i MX Brown. Feeling jest w zasadzie podobny jak w MX Red. Poziom aktywacji przełącznika Razer zaczyna się na pułapie 1,9 mm, w przypadku Cherry MX jest to 2,2 mm. Siła, jaką musimy użyć do aktywacji przyciska, to 45 g. Wersja, którą otrzymaliśmy, posiada switchy Green. Są one bardziej klikające, najbliższym odpowiednikiem są przełączniki MX Blue. Aktywacja tego przełącznika również zaczyna się na
wysokości 1,9 mm, ale przy sile nacisków 50G. Każdy z klawiszy możemy dowolnie zaprogramować z poziomu oprogramowania Synapse. Inżynierowie Razera w swoich przełącznikach, poza skróceniem pułapu aktywacji, zmniejszyli też reset point. Podnieśli oni również żywotność przełączników do 80 milionów klików. Jeżeli kogoś jednak nie przekonują przełączniki Razer, mam bardzo dobrą wiadomość, gdyż Black Widow X w wersji Ultimate ma opcję zainstalowania przełączników Cherry MX Blue. Klawisze F zostały uzupełnione o dodatkowe funkcje, ale ograniczają się one do obsługi audio i ustawień podświetlenia. Anti-ghosting pozwala na wciśnięcie do 10 klawiszy na raz. Klawiatura posiada również opcję Gaming Mode, którą wyłączymy przycisk Windows. Klawiatura pracuje w częstotliwości 1000 Hz z czasem reakcji 1 milisekundy. Wszystkie dane z klawiatury są przekazywane do naszego komputera przez gruby kabel w oplocie, który jest zakończony dwoma męskimi końcówkami USB 2.0 i 4-pinowym jack 3,5 mm. Dlaczego wykorzystano takie rozwiązanie? Z prawej strony klawiatury umieszczono jeden port USB i wejście audio. Tego typu rozwiązanie w klawiaturze jest bardzo wygodne i praktyczne, aczkolwiek nie odpowiada mi lokalizacja z prawej strony klawiatury, ponieważ po mojej prawej stronie znajduje się podkładka i myszka i boję się, że na przykład przy wpiętym pendrive'ie do klawiatury może nastąpić uszkodzenie portu. Podobna sytuacja mogłaby wystąpić u osób leworęcznych, jeżeli by na przykład porty były z lewej strony klawiatury, dlatego uważam, że takim neutralnym punktem, w którym można by zastosować tego typu porty, jest górna część klawiatury. Tam jest na tyle miejsca, że można by nawet zastosować 2-3 porty USB i nie kolidowałyby one w żaden sposób z innymi elementami, które znajdują się na naszym biurku. Przyszedł czas na małe podsumowanie, jak i też opowiedzenie o ogólnych wrażeniach z użytkowania klawiatury Razera. Zielone przełączniki są zdecydowanie głośne, a na pewno będą one słyszalne przez innych domowników. Warto by było rozpatrzyć zastosowanie O-ringów, by ją dodatkowo wyciszyć. Chyba, że ktoś jest fanem tego typu dźwięków, w takim razie z całą pewnością powiem, że to najlepiej brzmiąca klawiatura mechaniczna, jaką kiedykolwiek użytkowałem. Podoba mi się responsywność klawiszy, jak i też wyczuwalny dwufazowy przeskok, który ułatwiał mi niejednokrotnie tapping przy strajfowaniu w FPS-ach. Na Cherry MX Red czy Black krótki skok jest dla mnie wręcz niemożliwy do wykonania, ale to też bardzo indywidualne odczucia. Niektórzy wolą płynny skok aktywacyjny bez dwufazowego przejścia. Nacisk 50G może na początku męczyć niewprawionych użytkowników, ale szybko idzie się do niego przyzwyczaić, więc do pisania sprawdza się ona naprawdę super. Podświetlenie niestety jest w jednym kolorze. Z jednej strony nie doprowadza one do oczopląsu, ale z drugi jednak znacząco ogranicza pole manewru w mapowaniu klawiatury. Opcje podświetlenia uważam za wystarczalne. Sama klawiatura jest dość ciężka, za sprawą czego stabilnie leży w miejscu, w którym ją pozostawimy. We znaki daje się mały podstawek pod nadgarstki, a w zasadzie jestem skory powiedzieć, że wręcz jest jego brak. No i prawostronne umieszczenie portu USB i audio in nie pomaga, gdy myszka znajduje się z prawej strony. Wręcz jest to zagrożenie dla uszkodzenia portów. Sama powierzchnia jest bardzo przyjemna w dotyku, ale zostają na niej smugi po palcach czy pocie. Na szczęście łatwo się ją czyści bez konieczności stosowania silnych detergentów. Więc ostatecznie poleciłbym tą klawiaturę. Same wrażenia z korzystania przekonały mnie do tego, że to bardzo dobry produkt do grania i wygodne narzędzie do pisania.
Jeżeli chodzi o kwestie związane z Black Widow Ultimate 2016, myślę, że wszystkie ważne kwestie zostały poruszone w dzisiejszym odcinku. Natomiast jeżeli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tego produktu, zapraszam na mojego fanpage'a na Facebooku, gdzie możesz mi zadać pytanie odnośnie tej klawiatury, jak i innych produktów dostępnych w sieci Morele.net lub po prostu zostawienie komentarza pod filmem. Pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę, no i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, koniecznie kliknijcie subscribe button. Ja póki co oddalam się, mam masę rzeczy do przetestowania, a w tym miesiącu jest naprawdę sporo grubych premier, które chcę Wam jeszcze sprezentować, więc trzymajcie się. Mówił Kendo, na razie!